Dzień dobry Państwu. Jest wtorek, godzina 9:36. W związku z tym to chyba najlepszy czas, aby rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie. Wiem, że pogoda za oknem, przynajmniej w Warszawie i w Krakowie, jest nie najlepsza, ale to nie oznacza, że my dzisiaj będziemy w kiepskich nastrojach. Wręcz przeciwnie, jak Państwo widzą, same uśmiechy. A to dlatego, że dzisiaj oficjalnie rozpoczynamy holistyczną kampanię w nowym kształcie. I będziemy dzisiaj rozmawiać o temacie bardzo ważnym. Oczywiście każdy z nas się pewnie uśmiecha, kiedy widzi takie memy, gdzie byłaś na diecie albo gdzie byłeś na diecie. Natomiast no, chyba nie ma wśród nas osoby, która by się kiedyś nie odchudzała. Ale czym innym jest odchudzanie, jeśli mówimy o względach estetycznych, a czym innym jest otyłość, bo tutaj już nie mówimy o odchudzaniu, a tak naprawdę o leczeniu. Jest to temat bardzo poważny. Dzisiaj się na tym temacie skupimy. Ja nazywam się Paulina Drażba i mam ogromną przyjemność to spotkanie dla Państwa poprowadzić, ale ze mną jest szacowne grono ekspertów, które przedstawiam Państwu już teraz. To konferencja, która będzie hybrydowa, w związku z tym są z nami goście tutaj w Centrum Prasowym Foxal w Warszawie, ale są goście również, którzy są w całej Polsce, wybitni specjaliści. Pozwolę sobie teraz naszych prelegentów przedstawić. Jest z nami profesor doktor habilitowany nauk medycznych Andrzej Budzyński, oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Specjalistycznego imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze. Jest z nami również tu na miejscu w Warszawie profesor doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Jankowski, Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński, Kolegium Medicum w Krakowie, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Dzień dobry panie profesorze. Jest z nami również profesor doktor habilitowany nauk medycznych Artur Mamcarz, trzecia klinika chorób wewnętrznych i kardiologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam serdecznie panią magister Marzenę Sekułę, psychologa, psychoterapeutkę Uniwersytet SWPS w Warszawie. Dzień dobry. W Krakowie jest z nami pani magister Maria Brzegowy, dietetyk, Instytut Onkologii w Krakowie. Witam bardzo serdecznie. Jest z nami również Marek Kustosz, prezes Instytutu Człowieka Świadomego, organizator kampanii. Dzień dobry Marku. A także, i tu szczególnie pozwólcie Państwo, Paweł Borsucki, pacjent i ambasador kampanii w nowym kształcie. Dzień dobry, panie Pawle. Panie Pawle, czy ja mogłabym pana poprosić, jest pan dosyć wysoki, więc mam nadzieję, że kadr nam się trochę może zaburzyć, ale czy może pan wstać? A czy państwa mogę poprosić o ogromne brawa? I pozostawmy jeszcze tajemnicą, dlaczego są to ogromne brawa, ale ma pan świetną sylwetkę, wygląda pan rewelacyjnie. No i właśnie jak to zrobić, żeby tak rewelacyjnie wyglądać, będziemy rozmawiać już za chwilę. Witam przede wszystkim wszystkich dziennikarzy, tych, którzy są teraz z nami, którzy nas oglądają. To wy w mediach również będziecie informować o naszej kampanii holistycznej, za co wam serdecznie dziękujemy, za każdy napisany tekst, artykuł. Dziękujemy, ponieważ tak jak już wspomniałam na początku, ten nowy kształt, tak jak dla pana Pawła, jest na pewno niezwykle ważny. Ważny jest też dla wielu osób, które na przykład jeszcze nie podjęły decyzji albo nie mają odwagi podjąć decyzji. Potrzebują siły, motywacji, o czym dzisiaj będziemy mówić, do tego właśnie, aby z kilogramami, które są już jednak uciążliwe, walczyć. Zacznijmy może w takim razie od pana profesora Budzyńskiego. Panie profesorze, właśnie, kiedy otyłość, albo kiedy możemy powiedzieć, że otyłość jest chorobą, albo dlaczego otyłość jest chorobą? Ha. Ja bardzo jeszcze raz przepraszam, że łączę się z Państwem zdalnie. No, obowiązki zawodowe wynikające z konieczności mieszkania na sali operacyjnej powodują, że mam bardzo dużą trudność wyjeżdżania. Natomiast co do otyłości, powiada się, że największą złośliwością w twórcy jest sytuacja, kiedy spełnia wszystkie nasze marzenia. I tadam, spełniło się nasze największe marzenie ludzkości. Zawsze największym marzeniem ludzkości było nie pracować zbyt ciężko, a móc zjeść dosyta. I to się właśnie wydarzyło. Natura, która nas stwarzała przez podobno około 100 tysięcy lat, tyle podobnież ma współczesny człowiek, nie przewidziała istnienia takiego dobrobytu, takiej ilości jedzenia, która w tym momencie jest wszędzie dostępna, łatwo dostępna. To jest raptem ostatnich kilkaset, a tak naprawdę ostatnich kilkadziesiąt lat, kiedy mamy jedzenie, które nas szuka, a nie my tego jedzenia szukamy. I nagle stało się. Natura wytworzyła fantastyczne mechanizmy
broniące nas przed niedostatkiem kalorii, przed tym, że tego jedzenia jest za mało, że możemy umrzeć z powodu zbyt małej ilości jedzenia, umrzeć z głodu, i nigdy nie wpadła na to, że może się pojawić problem odwrotny. Gdybyśmy mówili 500 lat temu o tym, że będzie problem wynikający z tego, że jedzenia jest za dużo i że ludzie dostarczają sobie za dużo kalorii, nikt tego nie zrozumiał z ówczesnych lekarzy, z ówczesnych słuchających nas. Kiedy otyłość jest chorobą? Otyłość jest chorobą od zawsze, tylko nigdy takim czymś nie była. Nigdy nie postrzegaliśmy też otyłości jako choroby do końca. Zawsze nam się wydawało w związku z tym, że otyłość jest czymś pożądanym. No bo kto był otyły? Otyły był ten, któremu się dobrze powodziło. W związku z czym otyłość była rzeczą pożądaną. Chcieliśmy mieć, no panie chciały mieć otyłych mężów. Dlaczego? Dlatego, że to był taki człowiek, którego stać na to, żeby jeść i zapewne nie pracuje fizycznie, w związku z czym na pewno jest w lepiej sytuowanej grupie. To nam zresztą zostało. My tej otyłości nie widzimy. Mamy jakieś takie emocjonalne, psychiczne przyzwolenie na otyłość. Zwróćcie Państwo uwagę, co się dzieje, jeżeli zobaczymy kogoś otyłego, tak? Nie widzieliśmy znajomego od kilku lat i nagle widzimy, no i jest go znacznie więcej. I co mu powiemy? Dobrze wyglądasz, tak? Ale co to znaczy, że dobrze wygląda? Przecież tak naprawdę to jest chory człowiek, to jest chory na otyłość. Dlaczego my mu mówimy dobrze? A jeżeli zobaczymy znajomego, który bardzo schudł, to nie powiemy mu, o świetnie, jak schudłeś, jak zdrowo, dobrze wyglądasz. Pierwsze nasze pytanie będzie, co ci jest, coś się stało? Chory jesteś? Może ci się nie powodzi? Może nie masz na jedzenie? A może się pochorowałeś? Co jest? Przyzwyczailiśmy się do myślenia o tym, że otyłość w ogóle nie jest chorobą, że otyłość jest czymś pożądanym, jest czymś dobrym. Tymczasem otyłość jest chorobą. Nie ma jakby jednej kreski oddzielającej tą otyłość, która jeszcze jest w porządku, od tej otyłości, która jest już bardzo chorobowa. Jest pewnego rodzaju linia. Im bardziej jesteśmy otyli, im dłużej jesteśmy otyli, tym większe stwarzamy sobie zagrożenie. Przy czym otyłość, to jest bardzo prawdziwe powiedzenie, że otyłość zabija, otyłość naprawdę zabija, natomiast ona to robi powoli i korzysta z innych chorób. Otyłość wywołuje mnóstwo schorzeń, ta lista jest strasznie długa, można by tak wymieniać, nadciśnienie, cukrzycę, bezdech senny, tłuszczenie wątroby, zmiany stawowe, zaburzenia płodności, zaburzenia hormonalne, nowotwory, o czym się zapomina. Otyłość jest stanem powodującym większe ryzyko raka jelita grubego, raka trzustki, raka sutka, raka trzonu macicy, raka jajnika i tak dalej. I otyłość odcina nam kartki z kalendarza, nie pozwala dożyć późnej starości i stąd to jest problem znacznie wykraczający poza kwestię estetyki czy poza kwestię dobrego lub złego samopoczucia. Panie profesorze, właśnie a propos samopoczucia, sytuacja jest często taka, że tak jak już pan powiedział, osoby otyłe często mówi się, że to świadczy o dobrobycie, wszystko jest w porządku, to znaczy, że dobrze się takiej osobie powodzi. Bardzo często jest też tak, że osoby z otyłością mają na przykład dobre wyniki badań i dobrze się czują. Kiedy w takim razie zaczyna się choroba? Ona już wtedy trwa. Bardzo często te choroby, na które natura nie przewidziała, przebiegają bezobjawowo. Natura stworzyła nas do obrony przed ranami. Rana boli od razu. Przed stanami zapalnymi. Od razu mamy gorączkę. Przed niedożywieniem i tak dalej. Myśmy mieli umrzeć z powodu infekcji, urazów, walk i tak dalej. Nie mieliśmy dożyć nadciśnienia, cukrzycy, nowotworów. Te wszystkie choroby, otyłości. Te wszystkie choroby przebiegają bardzo, bardzo długo bezobjawowo, bo ewolucja nie wytworzyła nam żadnych mechanizmów ostrzegawczych. Jak my byśmy chcieli, żeby mały nowotwór bardzo bolał, wychodziłby chory od razu z niewielkim nowotworem, który jest na pewno wyleczalny. Tak samo jest z otyłością. Natomiast mit dobrego samopoczucia osoby otyłej jest takim mitem, jak mnóstwo innych mitów. Myślę, że tutaj więcej ma do powiedzenia psycholog, ale ciągle na nas na przykład literatura. Dickensowski filmik, który miał być takim cudownym, wspaniałym, doktorym, lubianym wszystkich grubaskiem, takim uśmiechniętym, takim po prostu super i bardzo fajnym, jest pewnym mitem. Pikmin zapracował na eponim,
jego nazwiskiem określa się zespół bezdechu sennego, tak? Mało już kto pamięta, teraz mówimy akronimami brzmiącymi z angielska, natomiast zespół Pickwicka to był właśnie zespół chorego z zespołem bezdechu sennego. Bardzo często te otyłe osoby, broniąc się jakby przed stygmatyzacją, przed napiętnowaniem z powodu problemu, który jest bardzo widoczny, starają się podkreślić, że wszystko jest super, ja jestem cool, ja jestem do przodu, ja fantastycznie żyję. Jest rewelacyjnie do momentu, kiedy się nie znajdę sam wieczorem w domu, tak? I wtedy jest czarna rozpacz, kot, chipsy, czwarte piwo i telewizor. Także to nie jest tak, że te osoby, które mają stosunkowo umiarkowaną otyłość, już są osobami, jeszcze są osobami zdrowymi, a kiedyś tam zacznie się choroba. Ja wiem, że jeżeli ta otyłość jest umiarkowana, to zagrożenie chorobami dodatkowymi, zagrożenie skróceniem życia jest mniejsze niż wtedy, kiedy ta otyłość jest większa. Natomiast to jest pewna krzywa i na tej krzywej, jeżeli już tylko wchodzimy na tą krzywą, już nam się to zagrożenie pojawia. Do tej stygmatyzacji na pewno jeszcze wrócimy, bo jakby to podłoże psychiczne jest szczególnie ważne i tak naprawdę jest to również bardzo złożony proces. Panie profesorze, przejdźmy w takim razie do leczenia i do leczenia chirurgicznego. Proszę nam coś więcej opowiedzieć o tym, dla kogo rekomendowane jest właśnie to leczenie chirurgiczne. Ku naszej rozpaczy chirurgów, tak naprawdę rozpaczy, ja wiem, że ja powiem teraz coś, co jakby trochę jest przeciwne chirurgii bariatrycznej, ale ja to też tak postrzegam. Ku naszej rozpaczy bariatria jest jedynym skutecznym sposobem leczenia otyłości. Niestety. Gdybyśmy strasznie chcieli, ażeby istniał sposób, który daje istotną utratę masy ciała, trwałą utratę masy ciała, który jest po prostu skuteczny. Prawdopodobnie kiedyś takiego doczekamy. Prawdopodobnie farmakologia kiedyś nas wspomoże i pojawią się takie środki. Gdzie jest problem? Każda osoba otyła powie, na mnie dieta nie działa, ja już tyle razy byłem na diecie. Ja już ostatnio schudłem 48 kilo, no i co? I jak teraz wyglądam? Dla większości z nas, dla większości osób z mniejszą lub większą otyłością schudnięcie kilku, kilkunastu, czasem nawet kilkudziesięciu kilogramów jest osiągalne. To jest kwestia bardzo ciężkiej pracy. Mamy już środki farmakologiczne, które tą pracę mniej lub bardziej skutecznie wspomagają. Mamy dobre metody dietetyczne, mamy psychologów, mamy sposoby motywacji, mamy trenerów personalnych. My możemy schudnąć. Problemem jest z reguły trwałość schudnięcia. I tu pojawia się to, że są chorzy, którym niestety musimy zaoperować chirurgię. Dlaczego niestety? To jest jednak dość drastyczna interwencja. To jest bardzo rozległa interwencja. To jest troszkę jak zabijanie komarów młotkiem, no ale nie mamy innego narzędzia. W związku z tym powodujemy spore spustoszenie w organizmie, ale robimy to tylko dlatego, że spustoszenie spowodowane otyłością, której trwale nie potrafimy wyleczyć w inny sposób, jest większe. Czyli jakby wybieramy mniejsze zło. Chirurgia nie jest dobrem. Chirurgia jest w pewien sposób złem, ale jest złem na chwilę obecną koniecznym. Nie mamy lepszego sposobu. To musieliśmy w pewien sposób dobrać kryteria kwalifikacji do leczenia chirurgicznego. One muszą być takie, żeby się opłacało. To znaczy otyłość musi być gorsza niż chirurg. Myśmy te kryteria zdefiniowali poprzez BMI i to wcale nie jest dobra definicja. Próbuje się tworzyć inne bardziej obiektywne, ale one się na razie nie przyjęły. BMI zresztą zostało wymyślone przez firmy odzieżowe przed laty i tak naprawdę to wtedy mierzono wagę w ubraniu, a wzrost w butach, no po to, żeby określić jakby standardowe proporcje populacji. To nie jest dobry wskaźnik, ale to jest taki, który został przyjęty trudno, taki mamy. Traktujemy tych chorych ze skrajną otyłością, skrajną, czyli z trzecim stopniem otyłości, czyli otyłością powyżej 40 kg na metr kwadratowy BMI, wskaźnika masy ciała, bądź jeżeli ta otyłość już spowodowała istotne choroby, zwłaszcza nadciśnienie, cukrzycę, bezdech senny, te choroby, które faktycznie stanowią zagrożenie dla życia, wtedy obniżamy tą cezurę na 35, nie na 40, czyli rozmawiamy o tych otyłych z tak zwaną otyłością olbrzymią, gdzie ta kwestia zagrożenia skróceniem życia jest na tyle istotna, że warto poddać leczeniu operacyjnemu, że ta chirurgia, która
nie jest do końca niczym dobrym i tak jest znacznie lepsza, wielokrotnie lepsza niż otyłość. Panie profesorze, skoro w takim razie jesteśmy przy tym wskaźniku BMI, co powinna zrobić osoba, której właśnie ten wskaźnik wskazuje jednak na otyłość? Czyli jakby wracamy do początku naszej rozmowy. Jeśli okazuje się, że ten wskaźnik przekraczamy, znacznie przekraczamy, co powinniśmy zrobić? Jest bardzo podobnie jak z leczeniem uzależnień. Najpierw trzeba zaakceptować problem. Najpierw trzeba samemu sobie powiedzieć, że ja ten problem mam, że jestem chory na otyłość, że to jest moja choroba. A później trzeba zaakceptować to, co się wiąże z leczeniem. Nie ma na chwilę obecną lepszego i skuteczniejszego leczenia otyłości olbrzymi niż leczenie operacyjne, ale to nie jest tylko leczenie operacyjne. Myśmy popełniali przez całe lata błąd, wielu chorych do tej pory ten błąd popełnia. To są chorzy myślący zadaniowo. Mam otyłość, w związku z czym nie jestem w stanie się odchudzić z dietą, nie mam kiedy ćwiczyć, zresztą bolą mnie kolana i kręgosłup, nie mogę ćwiczyć. W związku z tym ja się zoperuję i będzie wszystko z głowy. No nie. Otyłość jest chorobą przewlekłą. Otyłość jest chorobą trwającą przez lata. Z otyłością ci chorzy muszą się borykać przez bardzo długo i po operacji dalej się z nim będą borykać. Operacja to operacja, czego też nie do końca podkreślaliśmy kiedyś, dlaczego wciąż jeszcze wiele osób nie rozumie, nie rozwiąże wszystkich problemów tych chorych. Operacja nie odchudza, kropka. Nie ma operacji, która odchudza. Przyczyną otyłości, jakaby gdzieś tam w głębi nie leżała ta jeszcze bardziej pierwotna przyczyna, jest dysproporcja pomiędzy ilością dostarczanych a spożywanych kalorii. I my musimy spróbować trwale, na całą resztę życia chorego, przywrócić tą proporcję do proporcji prawidłowej. I leczenie operacyjne ma pomóc przestać jeść. Jeżeli taki chory, który ma 40 BMI, akceptuje fakt, że jest to problem, że jest to problem, który on musi rozwiązać. Po co on go musi rozwiązać? Żeby żyć dłużej i żeby być zdrowym. A to, że on skórnie będzie lepiej wyglądał i będzie się lepiej czuł, jest jakby efektem ubocznym. Nam bardzo zależy na dłuższym i zdrowym życiu w tym wszystkim. Wtedy musi się zgłosić do całego przygotowań, do całego cyklu konsultacji. On musi się dowiedzieć, jak to jego życie będzie wyglądało. Że operacja, tak na dobrą sprawę, ma być początkiem bardzo głębokich zmian w życiu. On musi zrozumieć i zaakceptować, że wraz z operacją pozbywa się kompletnie takiego sposobu odżywiania, jak żywił się teraz. Że nie ma do tego powrotu, że nie ma dyspensy. Na tym ma polegać operacja. Że od tego momentu zaczyna się jego praca z dietetykiem, z psychologiem, z fizjoterapeutą, z internistą, który mu będzie zmieniał leki. Musi się przygotować, ale tak naprawdę chirurgia jest krótkim epizodem w życiu chorego. On spędza na stole operacyjnym 40 godzin, w szpitalu 2-3 dni, jeśli się nie powikła, a potem wraca z nowym przewodem pokarmowym, którego musi się nauczyć używać w taki sposób, żeby był zadowolony z tego. Musi zaakceptować wszystkie uciążliwości wynikające z tym nowym, z funkcjonowania tego nowego przewodu pokarmowego. Jakby musi mieć świadomość, że coś poświęca po to, żeby zyskać coś znacznie bardziej wartościowego. Ja pozwolę sobie zmienić kolejność scenariusza i jednak spojrzeć na pana Pawła. Panie Pawle, czy pan profesor ma rację? Nie kłamie? Mikrofon tylko poproszę. Pan profesor ma 100% racji, to wszystko zależy tylko od nas. Jak my to zaakceptujemy? Dlaczego Paweł podjął taką decyzję? Dlaczego Paweł postanowił walczyć z chorobą tak naprawdę? I jak się teraz czuje, o tym porozmawiamy na pewno podczas dzisiejszej konferencji. Obiecuję, że będziemy tak stopniować emocje w takim razie. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za to, że znalazł pan dla nas czas mimo właśnie obowiązków zawodowych. Dziękujemy serdecznie. Oczywiście, jeśli ma pan jeszcze możliwość z nami zostać, to zapraszamy. A państwa oczywiście zachęcam do zadawania pytań na naszym czacie. My te pytania oczywiście przekażemy naszym ekspertom.
to taki rys, to taki dobry początek do naszej dyskusji. Jeśli chodzi o dane, to ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, że dane są alarmujące, ponieważ co czwarty Polak jest otyły. Co czwarty Polak doświadcza skutków otyłości. Co czwarty Polak może mieć problem z podjęciem decyzji o leczeniu i wybraniu odpowiedniej dla niego metody. Dlatego właśnie powstała kampania, holistyczna kampania w nowym kształcie i teraz chcielibyśmy Państwu pokazać coś, nad czym pracowali twórcy tej kampanii, coś wyjątkowego. To będzie spot, który został przygotowany specjalnie przy okazji tej kampanii. Natomiast dzisiaj premierowo każdy z Państwa będzie mógł ten spot zobaczyć. Spot kampanii w nowym kształcie. Kochani, kilka lat temu moje życie wyglądało zupełnie inaczej. Było mnie za dużo. Zacząłem tracić nad tym kontrolę. Jak to się więc stało, że odważyłem się na życie w nowym kształcie? Coś ci powiem. Na szali leżało moje zdrowie. A ja, może to głupie, chciałem żyć pełnią życia. Cieszyć się każdym dniem i być z siebie dumnym. Tak jak oni. Moje ciało jest lżejsze o jakieś 150 kostek masła. Kiedyś miałem 6 XL, teraz mam 2 XL. Jest to różnica straszna. W końcu mogę robić to, co zawsze chciałem, a nie mogłem, bo mnie ograniczała tusza. Ja lubię takie pytanie, czy żałujesz, że to zrobiłaś? Tak, żałuję, że tak późno. Teraz twoja kolej. Na radość, na dumę, na odwagę. Na całe życie, w nowym kształcie. Zrób pierwszy krok. Nie sam, nie sama. Z nami najlepiej tutaj. Ania, Dorota, Paweł, Piotr i Andrzej to chyba nasi dzisiejsi bohaterowie. Odważnie, tak, odważnie. Tak, to prawda, oczywiście. I zaczęliśmy trochę od końca, tak bym powiedział, bo rozmawiamy o skutecznym, bardzo tak jak pan profesor powiedział, leczeniu otyłości, ale istotą działań medycznych ciągle, mówimy o tym, jest zapobieganie. I w związku z tym ja myślę, że trochę tego akcentu może zabrakło i dlatego ja sobie pozwolę powiedzieć o tym, że on jest bardzo kluczowy, dlatego że jesteśmy w trakcie jeszcze wakacji i pewnie każdy z nas spędził czas w atrakcyjnych miejscowościach. Ja byłem i nad morzem, i w górach i ta refleksja wynikająca z tego pobytu jest no niestety związana z dzisiejszą kampanią i dzisiejszą rozmową, bo jeśli człowiek wychodzi na plażę nad polskim morzem i porównuje, pewnie niektórzy, ja na przykład pamiętam, pewnie niektórzy z nas pamiętają plaże lat 80. czy 90., to dzieci biegały po plaży, grały w piłkę i były szczupłe. Dzisiaj siedzą za parawanem, w jednym dłoni trzymają tablet, telefon, a w drugiej fast food. Są otyłe, mają hamowaną aktywność ruchową, bo o tym też musimy powiedzieć, że to zbilansowanie, o czym pan profesor powiedział. Na szali jednej wagi leży dostarczanie energii, a na drugiej wydatkowanie. Jeśli te dzieciaki będą miały hamowaną, tą naturalną aktywność, to będziemy mieli do czynienia z dzieciakami otyłymi. A dzieci otyłych, młodzieży otyłej jest bardzo dużo. Dlatego ja się bardzo cieszę, że ta kampania rozpoczyna swoją aktywność, bo no, będziemy mieli ogromny problem medyczny. Nie ma specjalności medycznej. Nie tylko chirurdzy bariatryczni, interniści, endokrynolodzy, diabetolodzy, kardiolodzy, pulmonolodzy, ortopedzi. Wszyscy będą zajmowali się pacjentami otyłymi. Już zajmujemy się otyłymi dziećmi. Nastolatki mają cukrzycę typu drugiego z tego powodu, że zużyły całe zapasy insuliny, która przewidziana jest na całe życie. Mają insulinooporność, otyłość, a później cukrzycę typu drugiego, która była i jest ciągle klasyczna i typowa dla osób dorosłych. W związku z tym no, cieszę się, że rozmawiamy o tym, ale o prewencji musimy mówić. Będziemy rozmawiali dzisiaj o aktywności i o sposobie żywienia, bo dla mnie słowo dieta jest, oczywiście ono jest uproszczeniem i używamy go. To zresztą w tym źródłosłowie greckim dieta znaczy styl życia. To nie jest tylko sposób żywienia, to jest to zbilansowanie energetyczne, to jest aktywność fizyczna, to jest dbanie o mięśnie, o ciało, które polega na aktywności i na właściwym sposobie odżywiania. O tym musimy mówić i oczywiście otyłość możemy leczyć bariatrycznie. Cieszę się, że są znakomici specjaliści w tym obszarze, bo to jest niezwykle trudny obszar chirurgii.
który wiąże się nie tylko z całą umiejętnością techniczną, znakomitą, ale także przygotowaniem pacjenta do operacji, rozmową. To jest także wsparcie emocjonalne, psychologiczne, dietetyczne. My mamy, każdy z nas pewnie ma własne doświadczenia i rodzaj anegdot, tak to bym powiedział, medycznych, które dotyczą takich pacjentów, w jaki sposób, nie rozumiejąc, co należy zrobić, zaprzepaszczają czasem efekty działań chirurgicznych, ale no, to bardzo szeroki temat. Dlatego bardzo ważne jest właśnie budowanie świadomości, tak jak pan profesor powiedział właśnie. Mam wrażenie, że wciąż żyjemy w tym pojęciu, że dieta to jest coś takiego. Dlaczego ty jesteś na diecie? Przecież ty dobrze wyglądasz, prawda? A dieta jest stylem życia, czymś, co właśnie budowane jest tak naprawdę przez lata. To nie tylko odżywianie właśnie, ale również podejście, uprawianie sportu, prawda? Nasza aktywność fizyczna. O tym wszystkim będziemy rozmawiać. Jestem bardzo ciekawa, jest z nami Marek Kustosz, właśnie, który tę kampanię zorganizował, kampanię w nowym kształcie. Marku, czy to dlatego, o czym wspomniał pan profesor, powstał pomysł na stworzenie kampanii, czy właściwie to, co ty również widzisz na ulicy, na plaży, sprawiło, a właściwie skłoniło cię do podjęcia tego działania i do stworzenia kolejnej wspaniałej kampanii, bardzo ważnej i potrzebnej? Bardzo dziękuję. Jeszcze raz bardzo dziękuję za udział ekspertów, wszystkich państwa, pana Pawła, bo bez państwa ten głos jest za słaby, a kampanie takie jak w tym kształcie na temat w ogóle otyłości, leczenia otyłości, o problemie, a one już były wcześniej, to nie jest tak, że to jest pierwsza kampania ever, ale to, co jest myślę ważne, to że problem nawet nie tyle, że on się nie zwiększa, on cały czas przyrasta, co oznacza, że my o tym temacie mówimy nadal za mało. I nie tylko pod kątem, tak jak pan profesor Andrzej Budzyński faktycznie mówił o tym finalnym, można powiedzieć, działaniu, tylko tu jest pewne kontinuum, które zaczyna się pewnie, tak jak i pan profesor Artur Mancarz zauważył, od kołyski, zaczyna się w domach. I jest to ścieżka, jest to droga, która dotyczy pewnie wielu z nas, czy osobiście tego może doświadczyliśmy, czy ktoś bliski z nas, bardzo bliski w rodzinie, a może ktoś znajomy. Myślę, że każdy ma kogoś w dalszym bądź bliższym kręgu, kto choruje na otyłość. Nie zawsze to musi być otyłość olbrzymia, ale już otyłość sama jest już początkiem do kolejnych chorób. I jako Instytut Człowieka Świadomego różne kampanie już wcześniej organizowaliśmy. Tak jak zauważył pan profesor Andrzej Budzyński, no mówimy często o konsekwencjach, tak? Czyli mówimy o nadciśnieniu tętniczym, o udarach, o zawałach, chorobach nowotworowych też, tak jak zauważył pan profesor, o czym się często nie łączy tych wątków, tak? W takim przekazie medialnym. A niestety za mało trochę mówimy znowu, dlaczego ten pożar powstał, tak? I tak jak pan profesor Jankowski, który też bardzo często jest inicjatorem wielu świetnych konferencji na temat prewencji, zresztą tak jak i konferencja pana profesora pod takim tytułem, to my cały czas, mam wrażenie, gasimy pożary. Tak? I myślę, że pan profesor Andrzej Budzyński patrzy ze swojej też perspektywy pacjentów, którzy przychodzą, kiedy można było nie dopuścić do tego wydarzenia, do tej no, jednak ingerencji w nasz organizm. Ale też, tak jak założył pan profesor, na tym się nie kończy, tak? I myślę, że tu eksperci będą o tym mówić, że to jest początek drogi, a nie koniec. O czym też należy pamiętać i myślę, że mało o tym ludzi wie. Sam fakt w ogóle nazwa bariatria, jakbyśmy robili sondę na ulicy, myślę, że wiele osób by mogło to też pomylić z inną funkcją baristy czy jakąkolwiek inną. Ale to jest kwestia świadomości, która zaczyna się niestety albo stety w domach, w szkołach. I to jest cel główny, myślę, docelowy, żebyśmy my nie dopuścili do tego, żeby się po prostu źle czuć, żeby za szybko być niesprawnym fizycznie, no bo faktycznie te statystyki o dzieciach są przerażające i myślę, że no właśnie jak też wakacje, które były nad morzem, ja byłem i widziałem, to faktycznie no nie kłamią, tak? To widać tą różnicę, ale widać też po prostu, jakie jest jedzenie dookoła. Widzimy, jakie są fast foody, lody, jednak to z tym się nie wygra. Z tym się można tylko wygrać od początku systemowo. I samo hasło w nowym kształcie, ono ma się nie tylko odnosić chyba tak, jak się kojarzy z wyglądem, to ma również się kojarzyć z nowym kształtem wielu naszych aktywności. Nowy kształt naszego wolnego czasu, nowy kształt na talerzu naszym, nowy kształt naszej odzieży w garderobie, nowy kształt naszego dnia, nowy kształt naszego życia.
To jest hasło naszej kampanii, bo chodzi o to, żeby nadać sobie ten nowy kształt. I każdy niech nada sobie, jaki ten kształt chce, ale żeby on był chociażby trochę zdrowszy, trochę lepszy, bo nie mówimy to tylko o otyłości, nawet jeśli dotyczy dzisiejsza kampania leczenia otyłości, bo mówimy, tak jak i też wcześniej wspomniałem, o wielu chorobach, które w konsekwencji niestety pojawią się prawdopodobnie, jeśli nie zadbamy o swoją tkankę tłuszczową i o zdrowie, bo to jest wszystko, prawda? To nie jest tylko tkanka tłuszczowa. To jest ten stan psychiczny, który jest najważniejszy pewnie w tym wszystkim. I kości, i serce, wydolność, siła, satysfakcja z tego wszystkiego. Także myślę, że mamy wiele wszyscy jeszcze do zrobienia, ale dobra informacja jest taka, że mamy jak to zrobić. To znaczy są i osoby, które mają tą wiedzę, tak jak dzisiaj szanowni goście, i tych takich osób w Polsce też jeszcze, które pomagają pacjentom przecież, czy osobom chorym na otyłość jest więcej. I tych informacji dzisiaj jest dużo, tak? To nie jest też tak, jak kiedyś ludzie no, nie mogli przeczytać, nie mogliśmy się dostać do tych informacji. Dzisiaj te informacje są dostępne i zachęcam po prostu wszystkich osób, które nas słuchają po drugiej stronie, są dziennikarze, czy odbiorcy, pacjenci, czy rodziny, czy bliscy osób chorych na otyłość, żeby szukać tych informacji i korzystać z nich, bo to jest możliwe i zrobić ten pierwszy krok. Myślę, że sam fakt, że ktoś wejdzie dzisiaj na stronę w nowym kształcie, przeczyta, czy widzi naszą konferencję, to już jest dla mnie pierwszy krok do leczenia, do wyzdrowienia. Dokładnie tak, a przede wszystkim też nie bójmy się prosić o pomoc, zwłaszcza, że są z nami eksperci, którzy są w stanie każdemu z Państwa pomóc. Przejdźmy może w takim razie do historii Pana Pawła, bo na pewno są Państwo ciekawi. Panie Pawle, ja szczerze mówiąc, patrząc na Pana, nie wyobrażam sobie, że kiedykolwiek Pan mógł wyglądać inaczej. Wyglądałem. Był taki okres, że ważyłem 200 kilo. Schudłem przed zabiegiem do 175, dzisiaj ważę 101,800 dokładnie. I czuję się bardzo dobrze, naprawdę. Tutaj był poruszany taki bardzo ciekawy temat o otyłości. Problem jest w otyłości w nas samych. Dostęp do informacji, owszem, są w internecie, ale jest bardzo dużo złych informacji. Znam to po sobie. Dużo firm farmakologicznych, które się ogłasza, to są takie pseudo, takie leki, które niby coś pomagają, ale one nic nie pomagają, nic nie wnoszą, tylko wręcz niszczą organizm. I to wiem z własnego doświadczenia. O to oczywiście zapytamy dzisiaj ekspertów. Natomiast panie Pawle, pozwolę sobie trochę podrążyć temat. Jak doszło do tego, że ważył pan ponad 200 kg? Zaniedbania żywnościowe, nic poza tym. Łatwy dostęp do jedzenia, szybkiego jedzenia, zajadania stresu jedzeniem. I kiedy zauważył pan, że ma pan problem? Co zaczęło panu przede wszystkim przeszkadzać? Zaczęło mi przeszkadzać moja pasja. Moja pasja, tutaj kilka razy już powtarzałem, to jest turystyka. Latam bardzo często za granicę po Azji, a przeważnie do Azji latam, to są moje ulubione kraje. No i w Azji jest tak, że jest duża wilgotność, duża temperatura. No i przy otyłości no dużo robi się problemów. Ja miałem też problem z nadciśnieniem. Wie pan jak to jest? To jest, że jestem w krajach ciepłych, leje się po mnie pot. Ludzie się na ciebie patrzą. Jak na ciebie ludzie odbierają? Jak na ciebie ludzie cię odbierają? Ja na przykład mam przypadłość, że w liniach lotniczych, ja wszędzie już opowiadam, w liniach lotniczych azjatyckich osoba duża, no to jest coś złego. No ja wchodząc do linii lotniczych, no ja się nie zmieściłem do fotela lotniczego. Panie Pawle, bardzo ważne jest na pewno dla każdej osoby, dla każdego z nas to, jak nas oceniają, ale jeszcze tu na pewno pani psycholog już zwróciła też uwagę. Kolejny ważny aspekt, to jak pana postrzegano, to jedno, ale jak pan się czuł? Ja się czułem kiepsko, nie ukrywam. Najgorsze dla mnie było to, że ktoś mnie oceniał. I jak w takim razie wyglądały te pierwsze kroki pana walki z chorobą otyłościową? Moja pierwsza walka to było założenie sobie balonu BIP do żołądkowego. Schudłem bardzo ładnie, bo schudłem 40 kilo i uważałem, że to mi wystarczy, dam sobie radę, jakoś dieta będzie więcej sportu, nic mylnego. Ja sobie po prostu nie dawałam rady w ogóle z otyłością. Próbowałem różne diety, różne metody zwalczania tego. To nic w moim wypadku nie dawało. Tylko i wyłącznie operacja bariatryczna.
która teraz efekt przynosi sama z siebie. Czy do takiej operacji trzeba się specjalnie przygotować? Nie. Nie trzeba się przygotować, tylko trzeba zrzucić troszeczkę przed... Czyli trzeba się specjalnie przygotować. Trzeba zrzucić troszeczkę przed zabiegiem. Tak, pytam o to dlatego, że niektórym się wydaje, że okej, no ktoś jest, osoba jest z otyłością, mówi dobra, pójdę na zabieg, czyli po prostu idzie na łatwiznę. To nie jest pójście na łatwiznę, bo żeby do tego zabiegu przystąpić, również trzeba wykonać jakąś pracę. Trzeba do niego dorosnąć, trzeba dorosnąć do tego zabiegu. Jak długo jest pan po tym zabiegu? Rok i jeden miesiąc. Czyli okazuje się, że również tę wagę potem można pięknie utrzymać. Tak. Jak teraz wygląda pana życie? Czuję się wyśmienicie. Bardzo mi się podoba to, co mi się najbardziej podoba. Pójść do sklepu i sobie kupić ciuch, ubranie, gdzie mam na przykład L, XL, przedtem miałam 6XL. Tak, dla nas oczywiście dzisiaj się to może wydawać błahą rzeczą, ale podsłuchiwałam, kiedy udzielał pan wywiadu i mówił pan, że na przykład może pan wreszcie zakładać kolorowe ubrania. Tak, dzisiaj przyszedł pan w pięknej żółtej bluzie. To też jest frajda z wykonanej pracy. Osoby otyłą w ogóle się proponuje kolory ciemne. Nie ma jasnych. Nie ma czegoś jak jasny kolor. Panie Pawle, czarny wyszczupla po prostu. Taki akcent humorystyczny oczywiście. Dobrze, w takim razie ta historia na pewno każdemu z Państwa daje do myślenia. Panie profesorze, to pytanie do pana profesora właśnie. Poruszmy teraz ten wątek leczenia właśnie. Pan Paweł powiedział o leczeniu farmakologicznym, potem o leczeniu operacyjnym. Czy te dwie formy leczenia są synergiczne, czy jednak rzeczywiście, kiedy pojawia się problem otyłości, powinniśmy myśleć o leczeniu chirurgicznym? Jak to jest? No to jest trudne pytanie tak naprawdę. Starałam się. Leczenie otyłości jest procesem. Pan profesor Budzyński o tym mówił. Chirurg, bariatra, to jest oczywiście, bardzo mi się podobało zresztą to stanowisko, to jest ten końcowy efekt, ale bardzo skuteczny tak naprawdę. Jeszcze jakiś czas temu śledziliśmy, bo farmakologia kliniczna się rozwija, możliwości farmakologicznego leczenia otyłości. Do niedawna one były, no albo te próby były nieudane i o tym pewnie można byłoby sporo mówić, ale od pewnego czasu dysponujemy już możliwości farmakologicznego leczenia otyłości, które może być stosowane jako metoda ważna i samodzielna do leczenia, a także może wspomagać leczenie chirurgiczne zarówno przed operacją, jak i po operacji. To są leki, które wpływają na jeden taki ważny układ biologiczny w obrębie przewodu pokarmowego. To jest układ inkretynowy, ja nie będę tego szeroko rozwijał, ale my znamy mechanizmy działania tych leków. To są leki, które były dedykowane do leczenia cukrzycy i one mają ogromne sukcesy u pacjentów z cukrzycą. Mamy dowody z badań klinicznych, które mówią o tym, że one nie tylko pozwalają dobrze leczyć cukrzycę, ale także wpływają na ryzyko sercowo-naczyniowe, czyli wpływają na ryzyko wystąpienia zawałów, udarów, ciężkich powikłań miażdżycy i wydłużają życie. To jest najbardziej twardy punkt końcowy w badaniach klinicznych, który pokazuje, że jakaś interwencja wpływa na przedłużanie życia. Okazało się, że one szczególnie dobrze i mocno działają u tych pacjentów, którzy są otyli. Dzisiaj mamy rejestrację w Polsce jednego z tych leków do leczenia otyłości. To są leki iniekcyjne, czy podawane w iniekcjach. Amerykanie zarejestrowali kolejny lek z tej grupy do stosowania nie raz dziennie, ale raz na tydzień. To jest pewna wygoda, także myślę, że jesteśmy pewnie w przededniu takich rejestracji w Europie. Czyli mamy leki hamujące układ inkretynowy, to są analogi GLP-1, tak nazywają się te leki i one mogą być z powodzeniem stosowane, nie tylko wpływając na problem, jakim jest otyłość, ale konsekwencją tego leczenia otyłości jest poprawa rokowania u takiego pacjenta. I oczywiście to jest odkrycie ostatnich paru lat tak naprawdę. My dowiadujemy się o tych lekach coraz więcej. Ich mechanizm działania polega tak w ogólnym uproszczeniu na tym, że mniej znaczy więcej, tak nawet mówi się. Czyli mniejszy posiłek wystarcza do tego, aby zaspokoić głód. Czyli ludzie jedzą mniej po prostu, bo mają mniejsze potrzeby. Ten mechanizm działania nie tylko jest związany z przewodem pokarmowym, ale działa także w centralnym układzie nerwowym. Te leki mogą działać przeciwzapalnie. My wiemy, że tkanka tłuszczowa jest tkanką zapalną i zwiększa ryzyko wystąpienia
patologii naczyniowych, czyli miażdżyce, krótko mówiąc, zaburza przepływ krwi, więc mechanizmy tych leków, działania tych leków znamy. Mamy dowody na to, że one działają skutecznie. Mamy taką rejestrację i korzystamy z nich coraz częściej. Jest też druga grupa leków, która działa centralnie, czyli są to leki, które to jest złożony preparat, znany zresztą od bardzo dawna i stosowany w leczeniu różnych problemów związanych z uzależnieniami. Tu wchodzimy w taki obszar, który no trochę pokazuje, że otyłość jest chorobą z uzależnienia tak naprawdę, podobnie jak inne uzależnienia. W związku z tym mamy leki działające na centralny układ nerwowy i one jakby zwiększają uczucie sytości i zmniejszają apetyt, bo głód i apetyt to jest trochę co innego. My tego nie definiowaliśmy tutaj. Głód to jest naturalny instynkt człowieka do przeżycia. Apetyt to jest na coś. Często mamy apetyt, każdy z nas doświadcza takiej sytuacji. Jedzenie jest przyjemnością. To jest pewien problem. Pan profesor od tego też zaczynał, że mechanizmy ewolucyjne nie ukształtowały takiej sytuacji, w której my sobie jedząc sprawiamy przyjemność, a nie zaspokajamy głodu. Czy to, że człowiek po obfitym posiłku, po świetnym obiedzie u przyjaciół, znajomych, rodziny, w dobrej restauracji nasycił się, ale i tak je deser. Nie ma powodu do tego, żeby jeść ten deser, bo ilość kalorii, którą dostarczył, jest wystarczająca, żeby głód zaspokoić. Ale człowiek ma ochotę, żeby spróbować jeszcze pysznego deseru, który szef kuchni przygotował. W związku z tym te mechanizmy ewolucyjne nie nadążyły za tą ewolucją. W związku z tym mamy ogromny problem. I trzecia grupa leków, bo ona mam o lekach powiedzieć. Kiedyś to były leki zarejestrowane jako leki recepturowe. Dzisiaj wiemy o tym, że one są dostępne jako preparaty OTC. To są leki hamujące wchłanianie tłuszczu w przewodzie pokarmowym. Ta koncepcja dla mnie jest trochę trudna do akceptacji pełnej, bo one po pierwsze mają sporo działań niepożądanych i wystarczy zjeść posiłek tłuszczowy, żeby mieć kłopot tak naprawdę wówczas. Tak tylko do wyobraźni Państwa przemawiam, co się może wówczas wydarzyć, skoro one wpływają na wchłanianie tłuszczu. No ale jest taka grupa. No i toczy się pewnie sporo różnych badań, które szukając mechanizmów wystąpienia otyłości wpływają na te mechanizmy, podobnie jak w całej farmakologii klinicznej. Więc oczywiście leki są, one wspierają działania behawioralne, czy te związane ze stylem życia, interwencje dietetyczne, psychologiczne, aktywność fizyczną i chirurgię bariatryczną, bardzo skuteczną metodę. W związku z tym no, jesteśmy, mam o czym mówić. Krótko mówiąc, kiedyś no, mówiliśmy o problemie, który jest i nie bardzo sobie z nim radzimy. Dzisiaj możemy sobie z nim radzić, musimy wykreować pewną rzeczywistość. Ale jeśli pani pozwoli, bo jeszcze o jednej rzeczy chciałem bardzo ważnej moim zdaniem powiedzieć. Tu pan Paweł o tym mówił, że kwestia zaakceptowania tego, że jest problem, ale nie po to, żeby sobie poradzić. To jest coś, co się pojawia, nad czym się głęboko emocjonalnie protestuje. Czyli sytuacja, w której ktoś mówi, mam otyłość, mam BMI 50, ważę 200 kg, ale nauczyłem się z tym żyć. I mam kłopot, ale nauczyłem się z tym żyć, czyli nie poddaję się terapii, nie idę do lekarza z tym, nie idę do psychologa, dietetyka, tylko akceptuję to. To jest analogiczna sytuacja, to często podkreślam w rozmowach z dziennikarzami, która mówi, paliłem całe życie papierosy, mam raka płuca, i nie idę do lekarza z rakiem płuca, tylko akceptuję raka. Czyli akceptuję to, że w ciągu najbliższego roku zginę z tego powodu. Otyłość nie zabije w ciągu roku, chociaż to się także może zdarzyć, bo niedawno tam przykłady z życia klinicznego są ważną ilustracją tego, o czym mówimy. Mieliśmy 30-latkę z BMI 50, tam miała ciężką zatorowość płucną i ledwie tę chorobę przeżyła. W związku z tym to jest choroba, która może zabić nagle. Gdzieś na szczycie jest problemu, jest chirurgia bariatryczna, o której pamiętamy i wtedy prosimy chirurgów o pomoc. I wracając do pytania pani redaktor o ręce, o te dobre ręce. Zdecydowanie tak. Te dobre ręce po pierwsze starają się edukować pacjenta i jego rodzinę, bo może o tym nie powiedzieliśmy dzisiaj. Trudno oczekiwać, że pacjent zmieni styl życia, będzie jadł zdrowo, będzie miał regularną aktywność fizyczną, jeśli jego domownicy nie będą go w tym wspierać i też nie będą prowadzić zdrowego stylu życia. To podobnie jest jak z paleniem. Oczekiwanie, że pacjent rzuci palenie, jeśli domownicy palą, no nie jest racjonalne. Podobnie jest tutaj. Współczesna nauka, współczesna kardiologia prewencyjna, medycyna prewencyjna wie, że obiektem działań edukacyjnych powinny być całe rodziny, a nie tylko pacjent, bo
nieprawidłowy styl życia, nieprawidłowy sposób odżywiania się, siedzący tryb życia, to nie jest problem pojedynczych osób, tylko całych rodzin. Zresztą my to dziedziczymy najczęściej, niezdrowy styl życia. Więc to jest to po pierwsze. Te właściwe ręce, o których pani redaktor mówiła, to jest właściwa edukacja dotycząca stylu życia. Otyłość jest chorobą. Często, tak jak pan profesor Mancarz wspominał, zaczynającą się w okresie dziecięcym. Panie profesorze, chciałabym jeszcze poruszyć taki temat dosyć delikatny. To znaczy, kiedy pacjent przychodzi do lekarza, jak z nim rozmawiać, bo ponieważ podejrzewam, to nie jest żadna tajemnica, też w dzieciństwie, właściwie do późnych klas podstawówki, byłam dziewczynką z dosyć dużą nadwagą. W czwartej klasie ważyłam 60 kg. Myślę, że teraz nie ważę tyle. Jak powiedzieć pacjentowi, który do mnie przychodzi, w sposób delikatny, żeby go nie urazić, żeby on się nie zniechęcił do leczenia? Tak, to jest poważny problem. Wielu pacjentów z otyłością wypiera fakt, że to jest choroba. I tak w wielu przypadkach innych, ważna jest umiejętność przekazywania informacji trudnych, bo to jest trudna informacja. I nie każdy z pacjentów akceptuje informację, że właściwie ta otyłość, ta choroba i konsekwencje otyłości, niezdolność serca, cukrzyca, choroby stawów, depresja, nowotwory, to jest efekt wieloletniego prowadzenia nieprawidłowego stylu życia. I nie każdy pewnie potrafi w sposób odpowiedni przekazać te informacje. Myślę, że warto prowadzić warsztaty w tym zakresie i wspieramy się, prosimy wtedy często psychologów o pomoc. Ale jest niezmiernie ważny ten kontakt między lekarzem a pacjentem, zaufanie lekarza, pacjenta do lekarza, bo wtedy, jeśli jest dobry kontakt, jeśli pacjent ma zaufanie, jeśli lekarz ma autorytet w oczach pacjenta, to łatwiej przekonać go do tego, że otyłość jest chorobą, a nie jest po prostu problemem estetycznym. Po drugie, łatwiej go przekonać do zastosowania skutecznych terapii. I po trzecie, do regularnego ich stosowania. Bo wiemy o tym wszyscy, że leczenie otyłości to jest proces przewlekły. Otyłość jest chorobą przewlekłą, często o charakterze nawrotowym. W związku z tym wszelkie leczenie, proces terapeutyczny musi być długotrwały. I to dotyczy zarówno stylu życia, modyfikacji stylu życia, czyli leczenia niefarmakologicznego, jak i farmakoterapii. No i wreszcie trzeba o tym pamiętać, że nawet zastosowanie skutecznych, znakomitych metod chirurgii bariatrycznej nie powoduje, że pacjent może zaniechać zdrowego stylu życia. Wręcz przeciwnie, po to, by uzyskać takie znakomite efekty, jak pan Paweł, no, powinien kontynuować zdrowy styl życia, a w niektórych przypadkach pewnie kontynuować również stosowanie leków, które, o czym mówił pan profesor Mancarz, w szczególności są korzystne u pacjentów z powikłaniami otyłości. I jak pan Paweł powiedział, rzeczywiście utrzymanie takiej sylwetki na pewno nie jest sprawą prostą, ale jakże przyjemną, prawda? Jak teraz wygląda pana życie? Życie się diametralnie zmieniło. Tak, postrzegają mnie ludzie jako opozycję. Idąc na przykład ulicą, dziewczyny na przykład za mną się obracają. Tego nie było przedtem. My się też obracałyśmy dzisiaj wszystkie. Aż uśmiechnęła się pani Maria Brzegowy, która jest z nami, dietetyk Instytutu Onkologii w Krakowie. Pani Mario, bardzo serdecznie. Teraz czas na panią właśnie. Jak jest pani dietetykiem, który pracuje właśnie z osobami z otyłością? Jak to jest z leczeniem otyłości poprzez dietę? Czy to wystarczy? Powiem tak. Jeszcze kilka lat temu wydawało mi się, że możliwe jest rzeczywiście zredukowanie tej masy ciała samym ze zmianą sposobu żywienia i że będzie to trwałe, aczkolwiek oczywiście będzie wymagać pewnych poświęceń, pewnych ograniczeń. Parę lat temu
Dokładnie 5 lat temu spotkałam po raz pierwszy właśnie profesora Andrzeja Budzyńskiego i zadałam mu takie pytanie. Trafił do mojego gabinetu pacjent, który ważył 170 kg i zapytałam go po jednym ze szkoleń, czy jest możliwe, żeby dietetyk dał sobie radę żywieniowo, leczeniem zachowawczym tak zwanym, zredukować u takiego pacjenta masę ciała na tyle, żeby on poprawił swoje parametry związane z rozmaitymi jednostkami chorobowymi, żeby czuł się dobrze, żeby wyglądał dobrze, no ale przede wszystkim, żeby to było wszystko trwałe. Profesor może tego nie pamięta, natomiast ja doskonale pamiętam ten moment, bo to właśnie wtedy zmieniło się bardzo mocno moje podejście. Być może moi koledzy dietetycy niekoniecznie będą pochwalać taką opinię, ale uważam dziś po 5 latach pracy w chirurgii bariatrycznej, że w pewnym momencie dietetyk nie jest w stanie sobie dać radę samą dietą, samą zmianą zachowań żywieniowych, a jeżeli nie będzie całego zespołu multidyscyplinarnego, który tego pacjenta od A do Z przygotuje do leczenia, a potem poprowadzi. Otyłość jest chorobą i to wielokrotnie dzisiaj cały czas powtarzamy. Ubolewam głęboko, że coraz bardziej mówi się właśnie o rozmaitych dietach, modnych sposobach żywienia, a nie mówi się o tym, że to, co my musimy zrobić, żeby uzyskać efekt trwały, to jest przede wszystkim zmiana na całe życie. A nawet ze zdrowej diety, to warto podkreślić, zdrowe żywienie jest w stanie doprowadzić nas do efektu jojo. Dlaczego? Bo jeżeli będziemy się odżywiać dobrze przez rok, a potem stwierdzimy, że to nie dla mnie, mam tego dosyć, nie będę tego wszystkiego stosować, to nawet po zdrowym żywieniu jesteśmy w stanie wrócić do masy ciała wyjściowej. Stąd też tak ważne jest, żeby osoba chora przede wszystkim zrozumiała, że to jest zmiana na całe nasze życie. Dieta oczywiście jest bardzo istotnym elementem, niezależnie od tego, jaka droga zostanie wybrana. Czy to będzie leczenie farmakologiczne, czy to będzie leczenie chirurgiczne, bez żywienia właściwie dobranego do danej osoby i tak się nie obędzie. Bardzo często w gabinecie spotykam się z pacjentami, którzy są przekonani, że skoro nie mają czasu na to, żeby przygotowywać regularne posiłki, żeby podejmować przynajmniej w umiarkowanym stopniu aktywność fizyczną, to pójdą, wykonają operację bariatryczną i teraz będzie już tylko z górki. Niestety, jak pokazują doświadczenia, jesteśmy w stanie po nieprawidłowo poprowadzonej opiece pooperacyjnej wrócić do punktu wyjścia. Stąd też tak istotne jest podkreślanie cały czas, że pacjent, który jest leczony chirurgicznie, farmakologicznie, to jest osoba, która musi mieć wsparcie od wielodyscyplinarnego zespołu. To musi być psycholog i bezapelacyjnie tutaj pozdrawiam koleżankę, bo uważam, że to jest jedna z najważniejszych osób w zespole w tym zakresie i przygotowawczym i potem pooperacyjnym. Pacjent musi zmienić te nawyki i co z tego, że dietetyk mu powie, co on ma robić, kiedy on tak naprawdę nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego to ma zrobić, po co ma to zrobić. Więc psycholog jest właśnie od tego, żeby mu to wszystko wytłumaczyć, popracować z nawykami, z jego nawykami podjadania, z chęciami podjadania słodyczy między innymi, różnymi innymi czynnikami, które utrudniają wprowadzenie dietetykowi zmian. Niezależnie jednak od tego, tak jak powiedziałam, czy to będzie leczenie farmakologiczne, chirurgiczne, mieszane, to musimy pamiętać, że i tak zmiana nas czeka. Nie ma efektu bez zmiany. Jak to powiedziała jedna z moich koleżanek ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, pani magister Ilona Kawa, pani pielęgniarka koordynująca zespół bariatryczny, operacja bariatryczna to jest szansa. To nie jest sukces sam w sobie, że jesteśmy w stanie tylko się zoperować i potem już będzie tylko dobrze. To jest szansa na ten sukces, jeżeli wdrożymy odpowiednie zachowania, włożymy ten wysiłek i przede wszystkim zrozumiemy, że zmiana zaczyna się w naszej głowie. A my mamy szansę tę szansę wykorzystać albo i nie, bo pewnie są też takie przypadki. Pani Mario, powiedzmy w takim razie teraz o najczęstszych błędach żywieniowych, jakie właśnie tak naprawdę popełniamy my wszyscy. Ja myślę, że takim podstawowym błędem jest przede wszystkim skupianie się na tu i teraz. Większość osób podejmując jakiekolwiek próby odchudzania
myśli tak, teraz schudnę, za rok mam wesele, idę, nie wiem, na komunię mojego syna, czy jakakolwiek inna okazja. Schudnę, a potem wrócę do tego, co robiłem wcześniej. Więc takie podejmowanie tu i teraz zachowań, które i tak ulegną modyfikacji, jeżeli osiągnę swój cel. To jest jeden z głównych problemów, bo tak jak mówiłam wcześniej, to ma być zmiana na całe życie. Natomiast jeżeli chodzi o takie bardziej miarodajne, konkretne problemy, błędy żywieniowe, to standardowo nie jedzenie przez cały dzień, a nieregularne spożywane posiłki, zbyt duże wykluczenia, bez powodu wyłączenie, nie wiem, glutenu, węglowodanów, nie będę jeść teraz chleba, nie będę jeść makaronu, czyli generalnie brak właściwie skomponowanych posiłków w codziennym żywieniu, co niestety też skutkuje rozmaitymi konsekwencjami, dlatego że nasz organizm potrzebuje określonych składników w określonej liczbie, określonym udziale, więc jeżeli przykładowo odrzucimy makaron, pieczywo czy inne produkty zbożowe, to zapewne za chwilę poczujemy większą chęć na podjadanie słodyczy, będziemy szukać, bo będziemy ciągle głodni, będziemy obserwować u siebie spadki energii, przykładowo. Za mała ilość wypijanych płynów, zastępowanie tych płynów czymś gazowanym, słodkim, dosładzanym, zbyt duża ilość alkoholu, za mała aktywność fizyczna. Często mówimy, że ja nie mam czasu. Proszę Państwa, tak naprawdę aktywność fizyczną my możemy uprawiać nawet w domu, sprzątając, prasując, gotując. Cały czas jesteśmy w stanie podejmować się pewnych aktywności w trakcie wykonywania codziennych czynności tak naprawdę. Podczas różnego rodzaju rozmów z pacjentami zawsze im mówię, że zaczynamy od pierwszego kroku. Wiadomo, że mamy coś takiego jak wytyczne, że powinniśmy na przykład 40 minut czy 60 minut każdego dnia podjąć jakąś aktywność fizyczną, czy robić 10-12 tysięcy kroków. Ale umówmy się, nie każdy jest w stanie od razu takiego maratonu przebiec i czasami trzeba zacząć po prostu od początku. Jeżeli ktoś dotychczas przykładowo zliczył sobie na krokomierzu, że robi 1000 kroków, to podejmij teraz próbę zrobienia 2. Jeżeli wysiadałeś zawsze na przystanku koło swojej pracy, spróbuj wysiąść 1 przystanek wcześniej. Spróbuj robić małe kroki, ale jak to mówią, małe kroki, wielkie rezultaty. Co jeszcze z takich błędów? Myślę, że też podjadanie, za częste wybieranie rzeczy produktów wysoko przetworzonych. Niejednokrotnie nie chce się nam ugotować normalnego, zdrowego posiłku, który naprawdę nie musi zajmować zbyt wiele czasu. Więc sięganie po półprodukty, po żywność, no, która nie do końca będzie spełniać te oczekiwania założeń zdrowego żywienia. Ale i też zbyt mocne, restrykcyjne podejście do codziennego żywienia. Ja uważam, że jeżeli mówimy o zmianie, to mówimy o zmianie, która ma uwzględniać też nasze przyjemności, też nasze czasami gorsze dni, bo każdy z nas ma czasem takie właśnie sytuacje, kiedy nie ma na nic siły, kiedy problemy przytłaczają i nie do końca jesteśmy w stanie skupić się wtedy na tym, co mamy na talerzu. Przykładowo dziecko zachoruje. Nie sądzę, żeby jakakolwiek mama myślała wtedy, żeby zbilansować sobie właściwie swój posiłek. Wydaje mi się, że jeżeli podejdziemy do tematu, takie ładne sformułowanie w jednym z podręczników do psychodietetyki, którą pokazuję studentom na zajęciach, zliberalizowanie swojej diety, zliberalizowanie swojego podejścia. Jeszcze kilkanaście lat temu było podejście takie, że dieta to jest przede wszystkim ograniczenie, nie wolno tego, tamtego, odchudzamy się. Natomiast z czasem zauważono, że od powiedzmy 2/3 osób, które schudły, wracają na przełomie roku praktycznie część swojej masy ciała, a na przełomie kolejnych 5 wracają do punktu wyjścia. Stąd też zaczęto się zastanawiać, czy te wszystkie restrykcje nie są zbyt mocne, bo człowiek szybko się zniechęca. Byle jakieś potknięcie, byle błąd. Przykładowo ktoś w piątek sobie gdzieś delikatnie odpuścił z tymi swoimi zachowaniami, potem sobota, niedziela, a w poniedziałek już macha na to ręką, bo jak już tak źle zrobiłem przez weekend, no to już nie ma sensu, bo wszystko, brzydko mówiąc, zawaliłem. A stąd też coraz częściej się mówi, żeby sobie po prostu czasami delikatnie odpuścić.
puścić. To nie jest kwestia trzymania się na okrągło jakichś kartek, rozpisek. Ja jestem bardzo dużym przeciwnikiem pisania rozmaitych jadłospisów, diet. Uważam, że to niczego nie uczy. Pacjent ma się nauczyć, jak komponować, jak radzić sobie w sytuacjach, kiedy nie jest w stanie sięgnąć po swoją kanapkę, kiedy jest u rodziny, jest u przyjaciół, a jeżeli czasami nie ma takiej możliwości, to tak zwane niefiksowanie na punkcie tego, że nie jestem w stanie zjeść czegoś, co ja zwykle zjadam na diecie, tylko po prostu umiejętne korzystanie z tych przyjemności, z tego, co nam oferują. Stąd też zmiana, ale też z uwzględnieniem tego, że jesteśmy tylko ludźmi i te błędy czasami po prostu popełniamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Panie profesorze, to pytanie do profesora Mamczarza. Proszę mi powiedzieć, jak to jest właśnie ze statystykami, jeśli chodzi o otyłość, chorobę otyłościową, a błędy żywieniowe? Precyzyjnie takich statystyk oczywiście nie ma, natomiast myślę, że to jest kwestia naszego doświadczenia klinicznego, które mówi, to wielokrotnie już padło w czasie dzisiejszego spotkania, że otyłość, to pan Paweł też zauważył, głównym problemem to jest niezbilansowanie tak naprawdę, czyli jeśli na jednej szali mamy dostarczanie energii, a na drugiej wydatkowanie, no to to niezbilansowanie powoduje, że początkowo jest pół kilograma czy kilogram więcej. Po roku to jest 6, 12, a po 5 latach 50. To wystarczy to sobie bardzo łatwo policzyć. Przecież to proste rachunki na poziomie pierwszych klas szkoły podstawowej. Jak kilogram miesięcznie jest więcej, to jest niezauważalne, ale po roku to widać, a po 10 latach mamy ogromny problem otyłości olbrzymie, jeśli nie zmienimy stylu życia czy nawyku. O tym właśnie przed chwilą usłyszeliśmy. Czasami małymi krokami trzeba, czasami dużymi krokami. Strategie mogą być bardzo różne. Zmiana nawyku jest niezwykle trudna. Każdy z nas tego mógł doświadczyć. To, od czego pani zaczęła, każdy pewnie się w życiu odchudza. Ja któregoś razu przeczytałem taką statystykę, że to 90% ludzi dotyczy lub nawet więcej. Czyli tylko 10% to są ci szczęśliwcy, którzy tego nigdy nie musieli robić. A każdy z nas miał jakieś cele, zadania. Chrzciny, wesele, a czasami nawet nie musieli, prawdę mówiąc, tylko pewnie podejmowali taką decyzję, bo po krótkim, intensywnym urlopie w miejscu, gdzie była świetna kuchnia, nagle wraca się po urlopie i waga pokazuje 2 albo 3 kilogramy więcej. To bardzo łatwo. Tak naprawdę każdy z nas wie, że przytycie 2-3 kilogramów jest proste, natomiast leczenie się z otyłości i zrzucenie 2-3 kilogramów jest niezwykle trudne. W związku z tym myślę, że ogromna większość problemu to jest problem tego niezbilansowania. Jakie są przyczyny tego niezbilansowania? No, tu możemy się rozwinąć. Czyli z jednej strony profesor Jankowski też o tym mówi, o depresji na przykład, czyli o zaburzeniach emocjonalnych, czyli ludzie są ludzie, którzy mają kłopot, a jedzenie uruchamia mechanizm dopaminowy nagrody, tak, która jest bardzo przyjemna i szybka. Aktywność fizyczna, która też uruchamia te mechanizmy, bo wiemy, że beta-endorfiny się wyzwalają w czasie aktywności, wymaga pewnej troski, pewnej staranności, przygotowania się, kupienia stroju, butów, karnetu do siłowni, litrów potu, które się wyzwoli, cierpienia, bólu mięśniowego, bólu stawowego, wiele różnych rzeczy. Później ten mechanizm po treningu, sam to wiem po sobie, bo zacząłem się na pewnym etapie ruszać i później człowiek oczekuje na ten trening i nagrodę, która z tym związana. Nagroda po słodkim pączku, ciastku, znakomitym posiłku, ktoś je tatara, ktoś golonkę, ktoś schabowego, wszystko jedno. Każdy coś będzie lubił i ta nagroda jest szybka, bardzo intensywna, bardzo przyjemna, oczekiwana po paru minutach, więc bardzo łatwo ją sobie zafundować. Więc to jest problem emocjonalny. Coraz więcej mówimy o florze jelitowej. Pewnie dzisiaj nie będziemy w to głęboko wchodzić, ale są badania, które pokazują, że nieprawidłowa flora jelitowa może generować różnego typu problemy związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia otyłości. Jest wiele różnych przyczyn tego niezbilansowania, natomiast jakie pytanie pani zadała, to jest niezbilansowanie między dostarczaniem a wydatkowaniem energii. Ja, szanowni państwo, pozwolę sobie powiedzieć jedną rzecz od siebie, ponieważ ja, tak jak już wspomniałam, kiedyś miałam oczywiście też problemy z kilogramami, zawdzięczam to babciom, które po prostu no, chciały o nas zadbać. Każdy z nas na pewno ma to na swoim koncie. Natomiast od kilku lat jestem trenerem slow joggingu. To jest taka dyscyplina sportu, którą wymyślił profesor Tanaka, który właśnie był osobą otyłą i chciał znaleźć, miał jeszcze problemy z sercem, chciał znaleźć taki sport, przy którym będzie osiągał maksimum wysiłku,
maksimum efektów, wykonując minimum wysiłku. To sport, który nie obciąża stawów, mogą go wykonywać rzeczywiście osoby w każdym wieku, przy każdej kondycji. I ostatnio przychodzą do mnie mamy, które chcą po prostu pokazać sport dla swoich dzieci. To jest niezwykle ważne, że rzeczywiście to, o czym wy mówicie, jest problem z dziećmi i rodzice zaczynają się zastanawiać, jak uruchomić w nich aktywność. To prawda, to jest ogromny problem. Ja też może ze swojego doświadczenia mówię, te barwne opowieści przykładów klinicznych pewnie dają, no, przemawiają do wyobraźni. Ja pamiętam taką sytuację, bo ja się przez jakiś czas i trochę dalej zajmuję kardiologią sportową, czyli konsultowałem wiele osób, które chciały podjąć aktywność fizyczną, czasem z tego powodu, żeby zrzucić parę kilogramów. Z różnych powodów zresztą, mechanizmy i motywacje są bardzo różne, ale tu wspominam akurat sytuację, w której przyszedł do mnie ojciec z nastolatkiem, 16-letnim synem, który do tej pory był zupełnie nieaktywny fizycznie i weszli obaj do gabinetu. Ojciec miał trochę nadwagi, natomiast syn miał już BMI około 40 lub więcej. I usiedliśmy i zapytał mnie, co myślę o aktywności fizycznej dla tego młodego człowieka. Powiedziałem, że rzeczywiście to bardzo dobry pomysł. On mówi, tak zastanawialiśmy się nad dyscypliną sportową i wybraliśmy sumo. No to jest ta anegdota, która powoduje, że musiałem zostać z ojcem, żeby porozmawiać o tym, czy przeczytał o zawodnikach sumo, jak długo żyją na przykład. Czyli jest to sport narodowy w tradycji. Pan Paweł mówił o Azji, no właśnie w krajach Azji, głównie w Japonii, ale tak naprawdę to są zresztą bardzo postrzegani jako wybitni sportowcy, tylko średni czas życia tych osób, którzy ważą 200 kg, nie jest imponujący, w przeciwieństwie do innych Japończyków, którzy są szczupli i żyją bardzo długo. Dokładnie. Profesor Tanaka i slow jogging to japoński sekret długowieczności, więc tak wrzucam kolejną ciekawostkę. Ale przejdźmy wreszcie do pani Marzeny Sekuły, ponieważ tak dzisiaj dużo mówimy o tym podłożu psychicznym. Które jest bardzo istotne. Właśnie, jest bardzo istotne. Ale moje pytanie brzmi, czy często osoby z otyłością sięgają po pomoc psychologa? Ja myślę, że jeszcze póki co ta pomoc psychologiczna jest gdzieś tak spychana na sam koniec. Dlatego, że pokutuje stereotyp psychologa jako takiej osoby, która gdzieś tam potrafi doszukać się czegoś w naszej głowie. A pamiętajmy o tym, że leczenie otyłości i w ogóle choroba otyłościowa jest związana z ogromnym wstydem, jaki przeżywają nasi pacjenci. Oczywiście zdarza się, że pacjenci przychodzą do gabinetu, zdarza się, że przychodzą już do psychologa, dlatego że między innymi wcześniejsze diety, które próbowali przeprowadzić, nie przyniosły odpowiednich skutków i wtedy myślą sobie, no dobra, wszystkiego próbowałem, farmakoterapii jakiejś takiej dostępnej z wolnej ręki. Próbowałem dietetyka, wprowadzałem zmiany krótkookresowe, więc może czas wykorzystać wiedzę psychologiczną, żeby w końcu poradzić sobie z problemem. Czasami zdarza się, że pacjenci przychodzą, ponieważ są kierowani od innych specjalistów, od lekarzy rodzinnych, od lekarzy innych specjalizacji, od dietetyków, z tego względu, że zaobserwują, że proces leczenia gdzieś utknął i nie przynosi kolejnych efektów. Ale tak naprawdę patrząc na to, są to bardzo często takie motywacje zewnętrzne. Ja obserwuję, że najczęściej do mojego gabinetu przychodzą pacjenci, którzy odczuwają lęk o zdrowie, o życie, ale również mają przed sobą taką perspektywę niesprawności. I wydaje mi się, że jest to taka motywacja wewnętrzna, która popycha ich do tego, żeby szukać wsparcia i szukać pomocy. Natomiast to, co trzeba zaobserwować i wyraźnie powiedzieć, że wtedy ten stan jest chorobowy już bardzo mocno zaawansowany, a konsekwencje choroby są bardzo daleko posunięte. Dlatego tak bardzo ważne jest wczesne leczenie, wczesna diagnoza i przekierowywanie pacjenta w odpowiednie ręce. Dokładnie, czyli tak naprawdę podejrzewam, że niezwykle ważne jest to, abyście państwo, lekarze, specjaliści działali jednak w zespole, prawda? Zdecydowanie tak. Zresztą to współczesna medycyna już wiele lat temu zrozumiała, że
Leczenie to nie tylko tabletki, leczenie to nie tylko chirurgia, ale leczenie to również wpływ na psychę. I stąd w dobrych systemach opieki zdrowotnej rozwija się zespoły wielodyscyplinarne. I pewnie również w Polsce będą powstawać i powstają, również w Warszawie, w centrum Warszawy, na Powiślu, przy Szpitalu Orłowskiego, mogę powiedzieć, powstaje poradnia leczenia otyłości i ważne, żeby w takich ośrodkach leczenia otyłości byli dostępni lekarze, fizjoterapeuci, psycholodzy, chirurdzy, by pacjent, który przychodzi po pomoc, można było mu zaoferować każdą możliwą pomoc, którą każde narzędzie, każdy sposób leczenia, postępowania, który współczesna medycyna zna i wie, że jest skuteczna. Niezmiernie bardzo dziękuję za te słowa. Rzeczywiście mówiliśmy o tym, pan profesor Mamcarz mówił o, wspominał o depresji, o tym, że zajadamy stres. No w przypadku często, trzeba warto o tym powiedzieć, rozwija się błędne koło, bo otyłość z jednej strony jest efektem, czy może być efektem w części przypadków depresji, ale z drugiej strony jest powodem depresji. W części przypadków rozwija się błędne koło, które jeśli nie przerwiemy, czasem za pomocą farmakoterapii, za pomocą farmakologicznego leczenia depresji i leczenia otyłości skutecznego, ale najczęściej przede wszystkim dzięki pomocy psychologów, czasem psychiatrów, jeśli nie przerwiemy tego błędnego koła, no to skuteczność postępowania będzie znacznie mniejsza. Pozwolę sobie teraz zadać pytanie panu Pawłowi. Może być to pytanie osobiste, ale mam nadzieję, że się pan na mnie nie pogniewa. Czy to prawda i czy właśnie kto był dla pana największym wsparciem i czy pan również sięgnął po takie wsparcie psychologiczne, czy ono było istotne? Wsparcie u mnie była rodzina na pewno. Ja akurat, ja nie korzystałem z psychologa, bo sam jest sobą, to jestem psychologiem, psychoterapeutą. I uważam, że nie potrzebuję czegoś takiego, ale powiem tak, patrząc po moich kolegach, patrząc po moich kolegach i koleżankach, uważam, że powinni zacząć w ogóle iść do psychologa i do psychoterapeuty, żeby rozwinąć ten temat otyłości. Tu był temat poruszany leków, ja to powiem po sobie, jak to wygląda. Leki to są błędne koło. Zażywasz tabletkę, na przykład ja zażywam tabletkę i mówię, zjem pączka, zjem następną tabletkę. I w pewnym momencie zrobiłem coś takiego, że przedawkowałem leki, wierząc w te tabletki, że one zrobią cuda. I to jest błędne koło. Tak jak to nie jest tędy droga. Tak jak rozmawialiśmy tutaj, właśnie niezwykle ważne jest to leczenie. Pan profesor Jankowski i pan profesor Mamcarz mówili o tym właśnie, że jakby opieka medyczna jest tutaj szalenie ważna. Pani profesor, pani Marzeno, chciałabym jeszcze zapytać o właśnie, padło to słowo dzisiaj podczas konferencji naszej, stygmatyzacja. Często patrzymy właśnie na osoby i tak jak zresztą pan Paweł wielokrotnie to wspominał, oceniamy. Czy może, gdyby była inna postawa nas, społeczeństwa, gdybyśmy na przykład byli bardziej życzliwi, tylko pytanie, czy to działa, bo może z drugiej strony są osoby z chorobą otyłościową, które potrzebowałyby trochę innego wsparcia, nie życzliwości właśnie, a że tak powiem dodania motywacji do tego, aby skorzystać z pomocy lekarskiej. Co z tą stygmatyzacją? Ja myślę, że terapia powinna być szyta na miarę, więc nie da się jasno wszystkiego wrzucić dla wszystkich. Natomiast stygmatyzacja i w pewien sposób odrzucenie osób chorujących na otyłość jest czymś negatywnym i złym. I trzeba to jasno i wyraźnie powiedzieć. Tak naprawdę badania pokazują, że osoby chorujące na otyłość doświadczają tej stygmatyzacji w każdym obszarze życia. W życiu zawodowym, w życiu prywatnym, tak naprawdę w kontakcie społecznym. Tak podsumowując, czują się inni i czują się odrzuceni przez społeczeństwo, co w dużej mierze wpływa na wycofywanie się z ról społecznych, ale również na rozwój właśnie depresji, myśli suicydalnych, niskiej samooceny. Więc
badania dodatkowo, które były robione z udziałem dzieci w wieku 6 lat, pokazały, że przymiotniki takie jak brzydki, gruby, nieatrakcyjny, leniwy, te dzieci przypisywały częściej osobom z masą ciała podwyższoną niż osobom z masą ciała w normie. To pokazuje, że wciąż jest stereotyp osoby chorującej na otyłość jako osoby brzydkiej i leniwej. I patrząc na to, takie podejście i odrzucenie, poczucie inności w społeczeństwie będzie wpływało tylko i wyłącznie na unikanie. Dzisiaj pan Paweł powiedział, że dla osób otyłych dostępne są ubrania w kolorze czarnym. Ja mam wrażenie, że pacjenci, którzy do mnie przychodzą, to mówią, bo ja chcę być niewidoczny w tym społeczeństwie, ja chcę się wycofać, ja chcę, żeby nikt na mnie nie patrzył, bo to jest tak bardzo raniące. Ja cierpię z powodu fizycznych ograniczeń, ale również cierpię z powodu psychicznych ograniczeń. Dlatego akceptacja, ale pamiętajmy, nie akceptacja, że o, jest to osoba chorująca na otyłość i tyle, i nic z tym nie robię, ale pobudzenie świadomości i takiej prawdziwej akceptacji, zrozumienia, że otyłość jest chorobą przewlekłą. Jeśli jej nie będziemy leczyć, to ona zabija. To bardzo ważne słowa, bardzo cenne. Szanowni Państwo, rozgadaliśmy się, pozwolę sobie powiedzieć, ale myślę, że trzeba i można jeszcze pięknie naszą rozmowę dzisiejszą spuentować. Marek Kustosz jest z nami cały czas, organizator holistycznej, dlatego dzisiaj podkreślamy tak ważne elementy, tak ważną rolę każdego z Państwa kampanii. Marek chyba poszedł pobiegać. Marku... Rozumiem, że zmotywowaliście się do aktywności fizycznej, tak? Dokładnie tak. To znaczy ja na koniec tylko bym powiedział, że oczywiście jeszcze nie zdążyłem pobiegać, bo jednakowoż przysłuchiwałem się tutaj bardzo mądrym i praktycznym przykładom ekspertów. Ale trochę może z uśmiechem, ale naprawdę poważnie teraz mówię. Idę faktycznie, jak tylko się skończy konferencja, idę się przebiec. Skorzystać jeszcze z takiej przerwy. No jeden pójdzie na papierosa, drugi pójdzie może się przejść. Ja jednakowoż zawsze jestem za tą drugą opcją i taką polecam. Bardzo się cieszę, że wystartowaliśmy z tą kampanią z udziałem ekspertów. Ja bym chciał powiedzieć, że tak jak i w całej tej konferencji, proszę zauważyć, że jest to bardzo szeroki przekrój tematyczny i tak naprawdę w różnych na tej osi, w różnym miejscu każdy z nas może jest. Przynajmniej ja też jestem gdzieś na tej osi. I myślę, że to dotyczy większości z nas, temat w ogóle otyłości, bądź naszych bliskich, o czym też dzisiaj mówili nasi szanowni eksperci. W związku z tym to nie jest tylko kampania do ludzi z otyłością olbrzymią, to nie jest tylko kampania do ludzi otyłych, to nie jest kampania tylko do osób, które może ewentualnie muszą lekko zmodyfikować swoje nawyki żywieniowe, bo to jest kampania do wszystkich, można powiedzieć. Każdy może znaleźć coś dla siebie w tej kampanii. I ja zdecydowanie zachęcam do korzystania z materiałów, które eksperci opracowali i na naszej stronie kampanii w nowym kształcie. Będziemy mieć webinary również z udziałem znakomitych gości i ekspertów, czy tak jak tu właśnie z panem profesorem Mancarzem, już mamy wstępnie potwierdzony. Także będziemy się spotykać z ekspertami, czy z psychologami właśnie też i dietetykami. Rozmowy na temat tego, jak sobie radzić, jak leczyć otyłość, bo to jest myślę, że bardzo ważne hasło, że otyłość się leczy. I nie do końca też myślę, że hasło walka z otyłością jest dobre, bo chodzi o to, aby ją leczyć. Leczyć i na różnym poziomie, i również profilaktyka, prewencja. Ja wiem, że to powtarzam i każdy to wie, tylko będziemy to musieli tak długo powtarzać, aż faktycznie sytuacja się poprawi, a ta sytuacja nie jest gdzieś w statystykach, tylko gdzieś daleko w internecie, mnie nie dotyczy. Ta sytuacja dotyczy naszych domów, naszych bliskich i ona jest naprawdę tutaj i to od nas zależy. Mówię, brzmi to dosyć tak jakby oczywiście, ale z drugiej strony no skądś jednakowoż ta masa przybiera, nasza Polska, a już pandemia nie pomogła, jak wiemy, tak? W związku z tym, jak tylko można, chodźmy na spacery, wysiadajmy przystanek wcześniej, jak mówiła pani Maria, działajmy.
Marku, bardzo Ci dziękuję. Polecam Ci slow jogging. Za chwilę kończymy, będziesz miał szansę się przebiec. Dziękujemy Ci za tę kampanię i zorganizowanie konferencji. Przede wszystkim za zaproszenie po raz kolejny wspaniałych ekspertów. Mam nadzieję, że to również dla Państwa, którzy oglądali naszą dzisiejszą konferencję, było spotkanie bardzo ważne. Mam pytanie, a właściwie czy Państwo mają pytania? I jest pytanie z sali. Szczęśliwy. Ja pozwolę sobie, oczywiście zaraz za chwilę poproszę o głos Państwa, natomiast chciałabym też powiedzieć, że naszym celem właśnie było dlatego zaangażowanie ludzi takich jak Pan Paweł na przykład, ludzi prawdziwych, ludzi, którzy mieli problem z otyłością, którzy pokazują, że po prostu kiedy mieli zbędne kilogramy, to na przykład nie mogli realizować swoich pasji, swoich marzeń, swojego życia, było im ciężko, byli chorzy, a teraz, kiedy zrzucają te kilogramy, ich życie wygląda zupełnie inaczej. Oni są w drodze przede wszystkim, okej, do szczęśliwego życia, ale również do życia zdrowego, dlatego też w tej kampanii wystąpiła, pozwolę sobie przypomnieć, ale zanotowałam chyba wszystkie imiona. Pani Dorota, Pan Paweł, Pan Piotr i Pani Ania, a także Pan Andrzej. Pan redaktor poruszył poważny problem. Ja myślę, że adresatem kampanii nie są tylko szerokie rzesze społeczeństwa, ale również media, również dziennikarze. I pan redaktor ma w pełną rację, że jeśli chcemy być skuteczni, to musimy w mediach, czy media szeroko rozumiane, muszą zmienić sposób przedstawiania ludzi szczupłych i ludzi z nadwagą i ludzi z otyłością. Także to, ja myślę, że pani redaktor się zgodzi. Myślę, pan, że nie tylko media, ale my wszyscy tak my wszyscy. Naprawdę. Tak, jak najbardziej. My wszyscy eksperci też, oczywiście, ale jednym z adresatów kampanii są również dziennikarze, tak. Jeśli mogę jedno zdanie, pewnie to wybrzmiało już, ale to może wymaga podkreślenia, że potrzebny jest złoty środek. Przed chwilą usłyszeliśmy o stygmatyzacji z jednej strony, a z drugiej o akceptacji. Ani jedna, ani druga postawa nie jest właściwa. Mamy osoby chore. System ochrony zdrowia zajmuje się osobami chorymi. Otyłość jest chorobą poważną, przewlekłą, bardzo trudną do terapii. Łatwą do diagnostyki i bardzo trudną do terapii. Diagnostyka powikłań jest już trudniejsza. Ale myślę, że to wybrzmiało bardzo jasno, że zajmujemy się osobami chorymi, chorobą otyłościową i wszystkie ręce na pokład, bo mamy ogromny problem społeczny, mamy ogromny problem ekonomiczny, bo konsekwencje nieleczenia otyłości to są konsekwencje finansowe również, leczenia ciężkich powikłań tej sytuacji. Więc wszystkie ręce na pokład i myślę, że jednym z takich elementów tego jest właśnie ta kampania, a ja pozwolę sobie także przypomnieć, że powstało niedawno Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości, gdzie mam przyjemność pracować i będziemy także zajmowali się edukacją, a niedługo powstanie pierwsza książka i wytyczne dotyczące leczenia otyłości. Książka Otyłość i wytyczne dotyczące postępowania, gdzie o wszystkich tych rzeczach, o których dzisiaj mówiliśmy, będziemy komunikować dziennikarzy, lekarzy, różnych specjalistów, ale także pacjentów. Oczywiście ma pan rację i jakby no, przed każdym z nas jednak jest do wykonania ogromna praca, ale mam nadzieję, że skoro wykonaliśmy ten pierwszy krok dzisiaj podczas konferencji inaugurującej, to wykonamy i każdy kolejny, prawda? I spotkamy się w nowym kształcie. Wszyscy razem. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy Państwu. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.